Witam serdecznie. Jesteśmy po meczu Rock Jump Slow Motion z Palace Rams. Ze mną Dawid Kunc. Witam, Dawid. Cześć, witam. Powiedz mi, wracaliście mocno w tym meczu. Pierwsza kwarta dość wysoko przegrana, później zaczęliście odrabiać, no i w czwartej to już chyba deklasacja rywala, prawda? Tak jest. Czy powiem Ci tak, że gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy matematykę, że chcieliśmy od początku narzucić swoje tempo i wygrać. Prawdopodobnie 21 punktów dawało nam pierwsze miejsce w grupie. Skończyło się 20, mieliśmy 2-3 akcje jeszcze w czwartej kwarcie, ale tak przegraliśmy jakby ten mecz pierwszą kwartą. Wrzało na boisku, sporo fauli technicznych, jak ocenisz? To, że słyniecie z rozgrzanych głów, to wszyscy wiemy, ale dzisiaj no, przy korzystnym wyniku zaczęliście tak naprawdę pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Trochę dziwne, prawda? Wiesz co, ale wrzało były techniczne, ale to nie były jakieś takie, proszę ja ciebie, akcje, jakieś wynikające z chamstwa czy z czegoś. To zwykły trash talk. Grały dwie naprawdę mocne drużyny, gdyż powiem Ci szczerze, że pierwszy raz spotkaliśmy się z tak twardą obroną, z tak fajnie grającymi przeciwnikami. Nasza akcja z autu nie wyszła ani razu. Na pewno mieli nas rozczytanych, bo musieli nas gdzieś oglądać. Natomiast no, wyszło trochę cwaniactwa. No. Jak przestało nam iść tak, zaczęliśmy grać trochę na mnie, trochę odrzucałem. I Nikita, i Staszek, i Smorgoń trafili kilka razy z załuku. W obronie poprawiliśmy trochę przekazywanie, trochę gadaliśmy. I powiem Ci szczerze, że myślę, że mecz mógł się podobać jak na poziom trzeciej ligi. No właśnie, powiedz mi, pokonaliście rywala, który do tej pory był niepokonany tak naprawdę w naszej lidze. Wynik wskazuje, że poszło dość łatwo, ale nie było tak łatwo, prawda? To tak naprawdę czwarta kwarta zadecydowała o wszystkim. A ja Ci powiem przekornie, dalej dając ten trosztok, że to pierwsza kwarta zadecydowała o tym, że oni byli tak blisko, bo jakbyśmy w pierwszej odpalili, to myślę, że skończyłoby się 40 i teraz czekam, co oni napiszą w komentarzach. Powiedz mi teraz pytanie już takie stricte ode mnie. Jak patrzę czasami na Staszka tak z boku, to on bardziej wariuje, jak wy wykonujecie dobre akcje, niż wtedy, kiedy tak naprawdę popełniacie jakieś błędy. To jest moje oczywiście zdanie. Czy jak wy wytrzymujecie na treningach z nim? Znaczy teraz Ci powiem coś fajnego. Ja nie trenuję, bo jestem dobry. Żartuję oczywiście. Natomiast nie trenuję, ale tak. Sytuacja jest taka, że Staszek chce wydobyć z każdego z nas, czy to jestem ja, czy tam, nie wiem, Jawor, który robi tam, może na przemian się wymieniamy jakimiś dobrymi statystykami. On wyciąga z ławki całą drużynę i on bardzo chciałby, żeby i Krzaku, i Smorgoń, i Nikita, i Moraw, żebyśmy byli taką ósemką, dziewiątką chłopaków, którzy schodząc z boiska, zastępując gracza podstawowego, chociaż nie ma u nas podstawowych, bo różnie bywa, żeby też dali coś z siebie. Natomiast jest taka sprawa, że oni no, nie trenowali nigdy. Czasami w czwartki i środy niestety też ich nie widać. I ciężko coś narysować na tablicy i potem to wykonać. No, ja na przykład chciałbym, żebyśmy taką akcję jak ostatnie 2 sekundy, kluczowy rzut na 22 lub 23, chciałbym mieć rozpracowaną na treningu, albo też nie na treningu, ja wiem, co on namalował na tej tablicy. Reszta wie, tak wiesz, trochę z matematyki. No. Wydaje mi się, że mogliśmy też ten ostatni rzut wykorzystać i wtedy byłoby naprawdę już grubo w szatni. Dobra, ostatnie pytanko na koniec. Powiedz mi, tak naprawdę pozycja chyba w waszej konferencji nie bardzo ma znaczenie, ponieważ i tak celujecie na pewno w finał. Czy obawiacie się jakiegoś rywala, czy z kimś chcielibyście się spotkać? Znaczy to jest tak, w szatni była taka dwumintowy feedback Staszka, co tam się teraz wydarzy. Gdybyśmy byli pierwsi, trafilibyśmy tam na chyba Cichostępskiego, a potem w półfinale na drużynę, którą pograliśmy dzisiaj 20. W teorii ja bym miał czystą głowę, biorę ich na karuzelę i wygrywamy. W praktyce spotykamy się z trzecią drużyną tamtej grupy, nie mam pojęcia kto to jest, nie śledzę, ale potem wiesz co się dzieje, trafiamy na drużynę, która nie przegrała. Też nie wiem kim są, też ich wezmę na karuzelę, aczkolwiek może oni wezmą mnie. Powiedz mi Dawid na sam koniec, czyli jaki cel na ten sezon? Ja awans, a koledzy nie wiem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wideo. Pozdrowienia.